ty, jak się czujesz? Kichanie w tym wieku, to do szpitala. Ej, Lisek i Pax, powiedzcie mi, jak czujecie się z tym, że... Dobra, 30 tu nie macie, nie? No. Ale jak czujecie się z tym, że śmiało możecie mówić, że jesteście przed 30? No super. Pewno się lepiej nie czułem. Czuję na te gówniaki tam młodsze. Tak? Dlaczego na mnie... Booster! Mega ram. Brawler! No ale chociaż byś udawał, że jest spoko, no. Ale się cieszę. Mega rampie, kolejna no. Mega rampa. Jaka kolejna? Super, pierwsza widzowie. Dzisiaj. Pierwsza dzisiaj. Super się bawię. Ty, jasta, ale patrz jaka szeroka. No nie ma jak wypaść, no nie ma jak wypaść, no nie ma jak wypaść. Jasta, jasta. O, wypadłem. Prawie, że. No jak zwykle, no bo przecież, no bo czemu nie? Lisek, ty nie mów, że jak zwykle, bo ty... Właśnie, to prawda, ramy, jak zwykle, pysk, to jest teraz to jak jest jak akurat wyjątek, na poprzedniej że rampie wybuchłem chyba z 50 razy na ostatniej platformie. To ty jesteś Lisek, to ty nie wybuchłeś. A który skończyłeś? A to nie ma znaczenia. A, nie ma znaczenia, no. Chodzi o wybuchnięcie. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. No nie! No nie da się tu wypaść, kochani. Nie wypaść, da się tu wypaść. Ale buchnąć się da. Ja pomogę. To tutaj leć. Ola. Nic mu nie zrobiłeś kompletnie. No, a już pikowałem do góry, jakby pod nim. Chyba jest gówniany samolot, co? No, jest gówniany, no. Gówniany samolocik. Gówniany samochodzik. Niebieski kwiaty kolce, Jezus, ale mi to chodzi z tego Shreka teraz. Boże. Mi się zawsze też niebieskie kwiaty kolce przypominało, jak Samwise Gamgee szukał, no nieważne. O. Zmiany samolocik, to jest najszybszy... Znalazłem sama. Najszybszy samolot był kiedyś. To się też szybszy niż, niż ten. Ja się raz wydupiłem i naprawdę już jestem trzeci? Tak. Dobrze, że nie jest czwarty, co? No, znaczy nie, no wiesz. Raz się wydupiłem. Ja też raz. No i jestem czwarty. Już jesteś siema, drugi. Pax. Siema. Pierwszy już jestem. No widzisz. Ale poczekaj, bo zaraz wyląduję na silniku. O, tak. No i jeszcze raz. Ale że jestem pogruchotany, o matko bosko. Bardziej niż... O mój Boże, niż dobre imię Popka w internecie. Ulala. Ja się nie mogę przestać kręcić i mnie wszyscy wyczuć. W drugą stronę klikaj, nie A, tylko D, jeżeli A nie działa. Jezus, co ja zrobiłem głupiego? Nie, tam nawet nikogo nie było, nie? No, zaczepiłem się skrzydełkiem niefartownie. O, zlizowało mi gierkę. Walicie? Nie wiem. O, no specjalnie teraz no, nie grać. Odfrizowało mi. Gramy. Dawaj, Lisek, robisz te bączki. A nie widzę cię. Nawet jak chciał zobaczyć. Ale robił. Czym tam teraz jedziecie? Wagnerem. No! Fajne, szybkie i płaskie, więc... A. Chciałem powiedzieć, że nie traficie oczywiście. Nawet się nie pomyliłem. Nie trafiłem, bo ten samolot jest gówniany. Ja naprawdę wypadłem! Nie da się tu wypaść. No właśnie, wyjątek potwierdza regułę, wiadomo. I tak w przeciągu jednego punktu z drugiego miejsca spadłem na czwarte. Aha, to no. Fajnie tego Wagnera wyrzuca bokiem. No tak, no właśnie tak wypadłem. Z rampy. Co tam się jak gówno w przerębu? No a może je lubię być gównem w przerębu, okay. Lu. Spoko. Ja po prostu zapytałam. No dobrze, którym... no, tylko mówię.
Czy jesteś gównofobem, Ola? Pomogę, siedleczko. A, no to dobrze, dobrze. Ja, ja wiesz, kocham srać. I kocham spać. O, to bardzo blisko, bardzo często poprawia słownik te tak. dwa słowa. Jak dawaj dużo piszesz na S. S? Będzie niezły skrót, nie? Coś na S. Coś trać, na, coś spać na... i jeszcze, co jeszcze? Coś na S, coś na S. Sylo. Spać, srać, sylo? To nie pasuje. Spać, srać, sylo. Trzy wielkie S. Dobrze, że nie dwa, bo... Ja naprawdę Wagnerem wypadłam. No tak, no to właśnie to mówiłem. Ale czy będziesz, Maksik? Wagnerem. Fajny jest ten, ten następny. Tylko trzeba ładnie kontrować piąteczką. Czym? Piąteczką? Piąteczką. Ja używam 5 i 8, a nie kontrola. No to będę klikał 5, no. Dobra. To jest 5, byczku. Byku! Lisek? Walnąłeś kogoś innego na tej rampie? No. Tak? Tak. Nie walną. Dobrze. Wszystkich bije jak lecę. To prawda, bo tylko tak możesz bić. Na przykład teraz no mnie walną, ale mało mi zrobił. By wciągał nos pewnie. Paksik, ale czy Paksa, jesteś chory? Paksa wysrałem. Więc... Nie. Czy masz katar? Nie. A kichałeś? Tak. A, trafiłem. Na zdrowie. Mi tak kręci. Na zdrowie. Właśnie. Na zdrowie. Dziękuję. Ta, to nie miało być tak, że to morsowanie miało ci na to? Na odporność? Ale kichnięcie to nie jest... No nie, to jest... Słuchaj, no, już chory, w tym wieku to... to chory, o, to panie. Stary, a ty... Jak się czujesz? Kichanie w tym wieku to do szpitala. Ty, ej, Lisek i Pax, powiedzcie mi, jak czujecie się z tym, że... Dobra, 30 nie macie, nie? No. Ale jak czujecie się z tym, że śmiało możecie mówić, że jesteście przed 30? No super. Pewno się super. Lepiej nie czułem. Pluję tak? Na te gówniaki tam młodsze. Tak? Dlaczego na mnie plujesz? No, jesteście no. gówniakami niedoświadczonymi. Ona jest najmłodsza, no. Ziomek. Ziomek, rok. Jeszcze wybuchłem. Rok. No i co? Ty, ja ale nawet nie! Robiłem? A chwila, chodziłem czekaj! Już. Nawet nie, poczekaj! No, w zasadzie to tylko 7 miesięcy! A nie rok. Ja bo już ty chodziłem. Z października jestem z maja, więc... No, 7 miesięcy, kolego, a nie. No, to jeszcze października, nie z listopada? Października. Października, pak, jest października. To jeszcze nie chodziłem, no masz. No właśnie. Ja też jeszcze nie chodziłem wtedy. No, na pewno nie chodziłeś, jak jeszcze ciebie nie było. No, zapytam się mamy, czy tam było kopane, ale... No nie, o! Pierwszy, dziękuję, dzień dobry. Czekaj, Lisek. Byłeś już pierwszy. No, ale ty mnie przegoniłeś i już... No. Nie ma dużej różnicy, no, tu Ola jest... Gipek jest... Powiedziałem ale Ola i wybuchłem, więc generalnie ja... Ale co ja? Nic, już właśnie nic! No, ale przecież tam to Pax leciał. Nie, już nic to, nie mówię. No ogólnie ja tam byłem po Shepardo, tak, ale go nie dotknąłem. Osobnik płci żeńskiej na tym rampie. Tak. Jest najmłodsza. Osobnik najmłodszy. Ale osobnik osobniczka. Płci żeńskiej. Dobra, przecież nie ma znaczenia. Mówię, że nie się ma... śmieje! Nie ma znaczenia tak naprawdę, bo w języku polski... Nie śmiał się. Nie śmiał się akcji. Aha. Warto było. Warto było szaleć, tak? No cóż, no. A jakby tak tutaj ładnie... Niebieski kwiat i kolce! Zostaw mnie. Oj, wysrało. No i przeżył to. Szkoda, Lisek, że w tej grze komputerowej rzecz jasna nie przeżyłeś. Znaczy, że przeżyłeś. Czasem tak się zdarza, wiesz jak jest. Wiem, jak jest. Ocelocik. Ale ocelocika wybija. Nie wierzę. Aha, bo to nie... Dobra. To było close. Było. Ale tutaj leci Lisek i on jest pierwszy. Dawaj, dawaj, no. Kurde. Zatrzymał się, nie, no! Nie specjalnie. No wierzę. Że cię pewnie rampa zrobiła. No.
Spoko, to w miarę szybko idzie. Ta rampa. No, ta, w sumie ta. 21 punkt już z listkiem. Ej, właśnie! Bo już nie ma drwala, nie? Już nie. Koniec. Nie ma. Ale zjadłem jeden z ostatnich dni. Ja i... w tym roku zero w ogóle zajarania drwalem. Ja chyba tylko 3 zjadłem albo 2. Zero zajarania, tylko 3. No co to są? Kiedyś tu 3 to jednego dnia zjadłem. Nie no, chyba nie. Ale jak chodził... Ależ ci ładnie się wystawiłem tym, o matko. Ajajaj. Ale się wywaliłeś. Chociaż ty. Szepard pierwszy? Nie. On. Nie, ale ja. Przeżyłeś to? Tak, rzeczywiście, że tak. Ale powiem wam, że o wiele bardziej smakuje mi drwal z kurczakiem. Co? No. I kurczak może ten nastr. Aha. U mnie dalej top 1, żurawinka. No właśnie, no. Ja... Krzanowy był spoko, ale żurawina zawsze wygra. No właśnie, kurde, ja nie rozumiem trochę tej żurawiny, bo ja pamiętam jak rok temu mówiliście żurawinko, super. Zjadłem tak raz, tak... To jest do zjedzenia, no. Krzanowy to... Bo dwa razy krzanowego zjadłem, raz żurawinko. Ale bo jest nowy. Ale chrzan przypadkiem nie jest, nie wiem... Ja lubię taki chrzan. Mocnym, ja mocną jest, przyprawą? Jest, ale tam go mało było czuć, to był jakiś gówniany chrzan. Jak moja mama zrobi chrzan, to ryj wypala. To jest no chrzan. To moja mama też właśnie taki no, robi. Taki. Ja na przykład na Wielkanoc, to ja jak trzeba tak, zjeść no. Chrzan, to o Jezus, to tam umieram ja wtedy. Ja kocham chrzan. Ale teraz na przykład to... Ale to właśnie jest taki, bo to jest taki trochę gorzkawy smak, taki intensywny, gorzki smak. Ostry po prostu. No i ostry, no tak, ale ostry to nie jest smak, jakby to jest właściwość. No, więc... Oj, to było? Nie wiem, ale wystrałeś się. No, ale to na tym buście tak jakby pod boostem była dziura schowana. Może była. Muszę spróbować za rok tego chrzanowego. No, ale musimy iść razem, bo jak coś, to ktoś za mnie daje wtedy. Dobra. No ja mogę iść, bo lubię chrzanowe. Dobra, to jesteśmy gadani już na 2 chrzanowe. Ja teraz jak kupuję swoje chrzanu, to mam go na 2 razy. Białą kiełbę sobie. Serio? Naprawdę? No, znaczy ten sklepowy no, jest taki... Słabe. Tak. No pilzna. I jak w zeszłym roku spróbowałam takiego prawdziwego, tartego chrzanu, to serio płakałam, ale był przepyszny. O, jest to zaczek. Szyneczką jakąś albo kiełbaską. Pyszne. Kurde, powiem wam, że ja totalnie za chrzanem jakieś drugi nigdy... drugi jestem, gościu. Aha. Nie przepadałem. Ale i tak się nic nie zrobiłem. Cześć, Ola. Cześć. Ale się wypadło. Ale nie fajnie tutaj jest wjeżdżać do góry tym gównem. Nie, kolego, nie. Pos... No i co się wydupcasz? No ja. Coś w tym wietrze, pan. No właśnie mówię, że to jest... Kto tutaj tak? No tak, ale widziałem cię tylko na minimapie, jak tam gdzieś skradasz się. Goniłem cię strasznie, Hobbicie. No. Co za gość w ogóle? Dobra, wyjechany, ale... Co za noc. No... I czym my będziemy jechać na... Jezu, ja myślałem, że to koniec, a to jeszcze nie... Panie... A pan to! No, wspaniale. Shubidubidubi can dance! Długi rest. Nieprawda. Po prostu się nie wywalaj i nie będziesz miał respa. Pozdro. Dzięki. Proszę. Ej, ostatnio, po raz kolejny, w sensie mieszkając tu w Sączu, odkryłem, że jak Rzeszów ma... Na samym końcu się wysrałem! Jak Rzeszów ma Darek Kebab, Gdańsk czy tam Trójmiasto ma te twoje takie paksiki, jakie tam są te Kebab kebaby. Kinga. Kebab Kinga, dziękuję. To Nowy Sącz ma Hasir. Hasira. Hasir? Tak, Hasir. Generalnie to jest bardzo, bardzo, to jest jedyny faktycznie kebab w swoim rodzaju. Jakby nigdy nie czułem takiego smaku kebaba. Jakby nie wiem, czy to sosy, czy co, nieważne. Ale ostatnio sobie przypomniałem, że tam jest coś takiego, co nazywa się kanapka z grilla. I sobie myślę, kurde, przypomnę sobie stare czasy. No bo to się tak jadło w tam liceum. I potem jak oni mi to zrobili i przynieśli, to się okazało, że to jest po prostu panini. I tak, no, nie wiem,
Czy nie mogli po prostu tego panini nazwać? Mniej druku by było w zasadzie, ale bardzo dobre. Panini na przykład, jakbyście jedli panini z... bo tam była żurawina, kiełbasa na przykład. No tak, i co? I żurawinę lubisz nagle? No ale nie, nie, nie. Po prostu mi chodzi o to, że ja lubię żurawinę ogólnie, tylko ona mi w drwalu nie pasowała. Znaczy, nie była okej, okay, o, w ten sposób. Nie była wybitna, o. Też się już wspinam znowu, tylko woltykiem. Nie, 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 kolego, no co ci tutaj? Jakbyś się wystrał. No, woltykiem to chyba łatwiejsze niż ty. No właśnie nie, bo woltyk... super, o co nie, nie, właśnie woltykiem się totalnie nie fajnie to robi. Robisz sobie E, kontrolek i... No właśnie tutaj tak nie ma, tak, tutaj nie ma shifta prędzej. Mega prosto. Jak ja wypadnę teraz, jak Ola. Ola wypadła. Tak, Ola. Ja też na samym końcu tak zrobiłem boosta i wyleciałem za platformę. Ładne było. To już jak nic nie zrobisz. Ja widziałem, że go tam dryfuje już. Współczuję ci, Ola, ale było to zabawne. Dziękuję. Stój. Możesz, proszę. Dziękuję. Nie, tam. Wypadłeś znowu? Tak. Tak mówiłeś, że nie lubisz Mega Ramp. Nie wiem. Nie, super się bawię, super, naprawdę. Idealne 16. Gdzie jedziesz, kolego? Gdybyś nie podskoczył, to... Ale przecież tutaj są same chopki, no to... Jak miałem nie podskoczyć, kolego? Nie wiem, zatrzymać się. A? Następnym razem mów, też zatrzymam, żebyś mnie walnął. Dziękuję. Somebody wanna tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with a finger and a thumb in the shade.